Zbliżają się wybory prezydenckie w USA. Najnowszy sondaż daje Donaldowi Trumpowi rekordową przewagę nad Joe Bidenem. Po telewizyjnej debacie obu kandydatów rozpoczęła się dyskusja o rezygnacji obecnego prezydenta z wyścigu o reelekcję. Według badań tylko była pierwsza dama Michelle Obama ma szansę na wygraną z Trumpem. Nie milkną echa pierwszej debaty prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych. Joe Biden kilkukrotnie miał problem z mową, czego Donald Trump nie pozostawił bez reakcji. Naprawdę nie wiem, co on powiedział na końcu tego zdania. Nie wiem, czy on sam wie, co powiedział. Po debacie na Joe Bidena wylała się z amerykańskich mediów fala krytycznych komentarzy. Liberalny dziennik New York Times wezwał prezydenta do wycofania się z wyborów. Biały Dom poinformował, że prezydent nie bierze tego pod uwagę. Prezydent skupia się na kampanii, będzie kontynuował tę pracę, a wszystko inne, co słyszymy, doniesienia są całkowicie fałszywe. U demokratów ma się pojawiać coraz więcej głosów o wycofaniu kandydatury Bidena. Żeby rozwiać te wątpliwości, prezydent zaprosił do Białego Domu kilku gubernatorów ze swojej partii, a ci zadeklarowali mu dalsze poparcie. Powiedzieliśmy, że będziemy go wspierać, ponieważ prezydent zawsze wspierał nas. Najnowsze sondaże pokazują jednak rekordową przewagę Trumpa od 6 do nawet 8 punktów procentowych. Biden przyznaje w kampanijnych spotach, że nie jest już młody, ale w przeciwieństwie do Donalda Trumpa zna się na swojej pracy i nie jest kłamcą. Z kolei sztab byłego prezydenta wytyka Bidenowi jego wpadki i potknięcia z ostatnich lat. Ipsos i agencja Reuters przeprowadziły sondaż, w którym sprawdzono szanse innych kandydatów partii demokratycznej w rywalizacji z Trumpem. Najlepiej wypadła była pierwsza dama, podkreśla amerykanista dr Marek Kawa. Największe szanse ma Michelle Obama. Z tych sondaży, które się pojawiły, ona jedynie pokonuje Trumpa. Michelle Obama na dziś nie bierze pod uwagę startu w wyborach. Naturalnym zmiennikiem może być obecna wiceprezydent Kamala Harris, jednak zdaniem Christiana Grossa, profesora nauk politycznych i polityki publicznej na Uniwersytecie Południowej Kalifornii, jest ona za bardzo kojarzona z Joe Bidenem. Tak jak Biden ma negatywne sondaże, tak samo negatywne ma Kamala Harris. I jeśli spojrzysz na wyniki dotyczące innych alternatyw, o których wspomniano, gubernator stanu Michigan Gretchen Whitmer i gubernator Kalifornii Gavin Newsom, okaże się, że mają mniej negatywnych opinii, ale są mniej znani. Demokraci mają problem i coraz mniej czasu. Republikanie w lipcu oficjalnie zatwierdzą kandydaturę Donalda Trumpa. Miesiąc później decyzja demokratów i kolejne telewizyjne starcia. Na razie nic nie słyszymy, żeby Biden zrezygnował z tej debaty wrześniowej, no a wcześniej w sierpniu już wspomniana przeze mnie konwencja demokratów w Chicago. Wybory zaplanowane są na 5 listopada.